Rozdział 51. Tegoż dnia jeszcze pan Wołodyjowski wyjechał z chorągwiami na pomoc młodemu panu Wasilkowskiemu, który ku Chryńczukowi skoczył, bo przyszła wieść, iż tam tatarowie wpadli torhakiem, ludzi krępując, bydło biorąc, ale wsi dla niepoznaki nie paląc. Pan Wasilkowski wnet ich rozgromił, jasy rodebrał i jeńców wziął. Tych pan Wołodyjowski do żwańca powiódł, Poleciwszy panu Makowieckiemu napytki ich wziąć i zeznania ich rządnie spisać, tak aby hetmanowi i królowi mogły być odesłane. Tatarzy zeznali, iż z rozkazania perkułapskiego granice przeszli, mając sobie dodanego w pomoc rotmistrza Styngana z Wołoszą. Natomiast lubo przypiekani nie umieli powiedzieć, jak daleko mógł znajdować się w tej chwili cesarz turecki z całą potęgą gdyż idąc niesfornymi kupami przodkiem, nie utrzymywali z całym obozem związku. Wszyscy jednak zgodnie zeznali, że cesarz potęgę poruszył, że do Rzeczypospolitej ciągnie i prawdopodobnie wkrótce stanie już pod Chocimiem. Nie było w tych zeznaniach nic nowego dla przyszłych obrońców Kamieńca, ponieważ jednak w Warszawie na dworze królewskim jeszcze nie wierzono w wojnę, Prze to postanowił pan podkomorzy Podolski wyprawić jeńców wraz z ich nowinami do Warszawy. Podjazdy wróciły zadowolone z pierwszej ekspedycji. Tymczasem wieczorem przybył do Wołodyjowskiego sekretarz jego pobratymca, Haberes Kula, starszego Perkułaba Chocimskiego. Nie przywiózł on żadnego listu, bo Perkułab bał się pisać. Natomiast... Polecił powiedzieć ustnie swemu pobratymcowi Wołodyjowskiemu źrenicy oka i kochaniu serca, aby się na baczności miał. Jeśli kamieniec nie ma dość wojsk do obrony, by pod jakimkolwiek pozorem miasto opuścił, bo cesarz już drugiego dnia w Chocimiu z całą potęgą spodziewan. Wołodyjowski kazał podziękować perkułabowi i nagrodziwszy sekretarza, wysłał go z powrotem. Sam zaś zawiadomił natychmiast komendantów o zbliżającym się niebezpieczeństwie. Wieść, lub spodziewano się jej każdej godziny, wielkie uczyniła wrażenie. Zdwojono gorliwość przy robotach miejskich, pan Hieronim Lanskroński zaś ruszył bez chwili zwłoki do swojego żwańca, by stamtąd na im mieć oko. Czas jakiś upłynął na oczekiwaniu. Na koniec w Port Junkue 2 sierpnia sultan stanął pod Chocimiem rozlały się pułki jako morze bezbrzeżne i na widok ostatniego grodu leżącego w granicach władzy pady szacha okrzyk allah allah wyrwał się z setek tysięcy gardzieli po drugiej stronie dniestru leżała bezbronna rzecz pospolita którą te niezmierne wojska miały zalać jak powódź lub pożreć jak płomień tłumy wojowników nie mogąc się pomieścić w grodzie, rozłożyły się na polach. Na tych samych, gdzie kilkadziesiąt lat temu równie liczną armię proroka rozgromiły polskie szable. Teraz zdawało się, że nadszedł czas zemsty i nikt w tych dzikich zastępach, począwszy od sultana, skończywszy na ciurze obozowym, nie przeczuwał, że te pola po dwakroć będą dla półksiężyca złowrogie. Nadzieja, ba, nawet pewność zwycięstwa ożywiała wszystkie serca. Janczarowie i Spahizowie, tłumy pospolitego ruszenia z Bałkanów, z gór Rodopu, z Rumelii, z Pelionu i Ossy, z Karmelu i Libanu, z pustyń arabskich, z nadbrzegów Tygru, z nizin Nilowych i z piekłych piasków afrykańskich, wydając dzikie okrzyki, domagały się, by ich natychmiast na niewierny brzeg prowadzić. Lecz tymczasem muezinowie z chocimskich minaretów poczęli wołać na modlitwę, więc uciszyło się wszystko. Może głów w zawojach, kapuzach, fezach, burnusach, kefiach i stalowych hełmach pochyliło się ku ziemi i przez pola poszedł głuchy pomruk modlitwy. Na kształt brzęczenia niezmiernego roju pszczół i porwany przez powiew leciał za Dniestr ku Rzeczypospolitej. Za czym ozwały się bębny, krzywły i piszczałki, dając znak wytchnienia. Lubo wojska szły zwolna i wygodnie, chciał przecie pady Szach dać im po długiej drodze aż z Adrianopola do rzeczny wypoczynek. Sam on odbył ablucję w jasnym źródle niedalego miasta płynącym i do chocimskiego konaku odjechał, na polach zaś poczęto rozpinać na półków namioty, które wkrótce okryły jakoby śniegiem nieprzejrzaną przestrzeń okolicy. Dzień był piękny i kończył się pogodnie. Po ostatnich wieczornych modlitwach obóz spoczął odpoczywać. Zabłysło tysiące i setki tysiąców ognisk na których migotanie spoglądano trwożnie z przeciwległego żwanieckiego zameczku bo tak były rozległe że żołnierze którzy chodzili na podjazd zdając sprawę z tego co widzieli mówili iż zdawało im się że całe multany w ogniskach lecz w miarę jak jasny miesiąc wytaczał się coraz wyżej na gwiaździste niebo ogniska prócz stażowych gasły Obóz uciszał się i tylko wśród milczenia nocy rozlegało się rżenie koni i ryk bawołów pasących się na tarabańskich błoniach. Lecz na zajutrz, skoro świt sułtan ordynował Janczarów, Tatarów i Lipków, by przeszli Dniestr i zajęli Żwaniec, tak miasteczko jak i zamek, nie czekał ich mężny pan Hieronim Lanskroński za murami, lecz mając przy boku czterdziestu swoich Tatarów, dziesięciu kijanów i jedną własną chorągiew towarzyską uderzył na janczarów u przeprawy i pomimo gęstego ognia z różnic zmieszał tę najprzedniejszą piechotę tak, iż się w rozsypce poczęła cofać w wodę. Lecz tymczasem Czambuł, wspomagany przez lipków, przeprawiwszy się bokiem, wdarł się do miasta. Dymy i krzyki ostrzegły mężnego pana podkomorzego, iż miasto jest już w rękach nieprzyjaciela, więc kazał się cofać od przeprawy, aby nieszczęsnym mieszkańcom przyjść w pomoc. Janczarzy, jako piechota, nie mogli go ścigać, on zaś biegł całym pędem na ratunek. I już dobiegał, gdy nagle nadwornie jego tatarowie cisnąwszy swe chorągwie, przeszli na stronę nieprzyjaciela. Nastała chwila wielce niebezpieczna. Czambuł wspomagany przez lipków, w przypuszczeniu, że zdrada wywoła zamieszanie, uderzył wręcz i z wielkim impetem na pana podkomorzego. Na szczęście Kijanie, zachęceni przykładem wodza, dali dzielny opór, chorągiew zaś towarzyska złamała wkrótce nieprzyjaciela, który zresztą nie był w stanie dać regularnej polskiej jeździe odporu. Gruć przed miastem wnet pokryła się trupami, szczególnie lipków. Ci bowiem wytrwalej od zwykłych ordyńców dotrzymywali pola. Nacięto ich sporo jeszcze i w ulicach, po czym pan Lanskroński, widząc, że od wody zbliżają się Janczarowie, schronił się za mury, wysławszy wprzód do kamieńca oposiłki. Pady Szach nie myślał zrazu tego dnia zdobywać Żwanieckiego Zamku, mniemając słusznie, że go w mgnieniu oka przy ogólnej wojsk przeprawie pokruszy. Chciał tylko zająć miasto i w przypuszczeniu, że oddziały, jakie wysłał, są na to zupełnie wystarczające, nie wysyłał więcej ni jęczarów, ni ordy. Ci zaś, którzy już na stronie tej rzeki byli, po cofnięciu się pana podkomorzego w mury zajęli ponownie miasto i nie paląc onego, aby w przyszłości za schronisko im samym i innym oddziałom służyć mogło, poczęli w nim gospodarzyć szablą i kindżałem. Janczarowie chwytali młode niewiasty na żołnierską swawolę, mężów zaś i dzieci rąbali siekierami, tatarzy braniem łupu byli zajęci. Wtem z baszty zameczku ujrzano, iż od strony kamieńca zbliża się jakowaś jazda. Zasłyszawszy o tym, pan Lancroński wyszedł sam na basztę, mając przy sobie kilku towarzyszów, i wysadziwszy perspektywę przez strzelnicę, patrzył długo i uważnie w pole, wreszcie rzekł. To lekka jazda z chreptyowskiego prezydium. Ta sama jazda, na której czele Wasilkowski do Hryńczuka chodził. Pewnie i teraz jego samego wysłano. Po czym znów ją patrzeć. Widzę wolentarzy. Pewnie Humiecki Wojciech. A po chwili. Chwała Bogu, jest i sam Wołodyjowski, bo widać dragonów. Mości, panowie, wyskoczym i my zza murów. I z Bożą pomocą wyżeniem nieprzyjaciela. Nie tylko z miasta, ale całkiem za wodę. To rzekłszy zbiegł co duchu na dół, by swych kijanów i towarzystwo sprawić. Tymczasem w mieście pierwsi Tatarowie dojrzeli nadciągające chorągwie i ałakując przeraźliwie, poczęli się zbierać w czambuł. Po wszystkich ulicach rozległ się odgłos bębnów i szypuszów. Janczarowie stanęli wnet sfornie z całą tą szybkością, w jakiej mało która na świecie piechota mogła im dorównać. Czambuł wyleciał jakby wichrem wywiany za miasto i skoczył na lekką chorągiew. Sam Czambuł, prócz, prócz Lipków, których pan Lanskroński napsuł wiele, był przecie trzykroć liczniejszy od załogi żwanieckiej i nadciągających posiłków chorągwi, dla której to przyczyny nie zawahał się skoczyć na pana Wasilkowskiego. Lecz pan Wasilkowski, niepohamowany młodzik, który równie chciwie jak ślepo rzucał się na wszelkie niebezpieczeństwa, Kazał natychmiast ludziom wziąć impet największy i leciał jako trąba powietrzna, ani dbając na liczbę nieprzyjaciół. Stropiła taka odwaga tatarów, nie lubiących w ogóle spotkania wręcz. Wnet też, mimo krzyku jadących z tyłu murzów, mimo przeraźliwego świstu piszczałek i głosu bębna huczącego na kęsim to jest na ścinanie głów niewiernych poczęli konie zdzierać, hamować. Widocznie mdlały w nich serca i ochota coraz bardziej, wreszcie na odległość strzelenia z łuku przed chorągwią rozbiegli się na dwie strony, wypuściwszy ćmę strzał napędzących jeźdźców. Pan Wasilkowski, nie wiedząc nic o janczarach, którzy sforowali się z drugiej strony domu w kurzece, pognał z ludźmi tym, że impetem za tatarami, a raczej za połową czambułu, zgonił ją wkrótce i począł siec tych, Którzy konie gorsze mając nie sporo uciekali. Wówczas druga połowa czambułu zwróciła się, chcąc go otoczyć, ale w tej chwili naskoczyli wolentarze, jednocześnie zaś wypadł pan Pątkomorzy z kijanami. Tatarzy, naciśnięci z kilku stron, rozproszyli się jak piasek w mgnieniu oka. I rozpoczęło się przebieganie, to jest gonitwa kupy za kupą, męża za mężem, przy czym orda padała gęstym trupem, szczególniej z ręki pana Wasilkowskiego, który w zaślepieniu sam jeden na całe gromady uderzał, tak właśnie jako kobus uderza na stado wrubli lub trznadli. Lecz pan Wołodyjowski, żołnierz przezorny i zimny, dragonów z ręki nie puścił. Równie jak ten, który sforę ociętych kondli na tęgich rzemieniach trzymając, nie puszcza ich na lada zwierza, lecz wówczas dopiero, gdy iskrzące ślepiej białe kły srogiego odyńca zobaczy, taki mały rycerz, gardząc pierzchliwą ordą, wyglądał czyli za nią nie masz spachisów, janczarów lub innego jakiego wyborowego komunika. Wtem przypadł do niego pan Hieronim lanskroński ze swoimi kijany: „Dobrodzieju! Zawołał. Janczary mają się Przyciśnie Przyciśniem ich. Włodyowski wydobył rapier z pochwy i skomenderował. Naprzód. Każdy z dragonów ściągnął lejce, by konia pewnie mieć w ręku, po czym szereg pochylił się nieco i ruszył przed się tak sprawnie, jak gdyby na mustrze. Szli z początku rysią, potem wskok, ale nie wypuszczali jeszcze koli do największego biegu. Dopiero minąwszy do położone ku wodzie, na wschód od zamku. Ujrzeli białe, pilśniowe czapki Janczarów i poznali, iż to nie z dżamakami, ale z regularnymi Janczarami będzie sprawa. – Bi! – krzyknął Wodyjowski. I konie wyciągnęły się, brzuchami szorując niemal po ziemi i wyrzucając kopytami grudy stwardniałego gruntu. Janczarowie, nie wiedząc, jaka siła nadchodzi w pomoc Żwańcowi, mieli się istotnie ku rzece. Jeden ich oddział, dwieście kilkadziesiąt ludzi liczący – był już u brzegu i pierwsze jego szeregi poczęły właśnie wstępować na promy. Drugi oddział, równie silny, nadążał chyżo, lecz w doskonałym ordynku, gdy ujrzał pędzącą jazdę. Wówczas zatrzymał się i w jednym mgnieniu oka obrócił czoło ku nieprzyjacielowi. Rusznice pochyliły się płotem i huknęła salwa, jakby na mustrze. Co więcej, zaciekli wojownicy licząc, iż towarzysze z nad brzegu poprą ich ogniem, nie tylko nie pierzchli po wystrzale, ale okrzyknąwszy się, ruszyli za dymem i uderzyli z furją szablami na jazdę. Było to zuchwalstwo, do którego jedni janczarowie byli zdolni, ale za które też przypłacili ciężko, bo jazda nie mogąc choćby chciała powstrzymać koni, uderzyła w nich jak młotem i złamawszy w mig, rozniosła postrach i zgubę. Pod siłą natarcia położył się pierwszy szereg jak łan pod wichrem. Prawda, że wielu padło tylko od impetu i ci, zerwawszy się, biegli w rozproszeniu kurzece, od której drugi oddział dawał ognia raz po razu, mierząc wysoko, by ponad głowami swoich razić dragonie. Przez chwilę między janczarami stojącymi przy promach widać było wahanie się i niepewność, czy wsiadać na promy, czy też, idąc za przykładem drugiego oddziału, uderzyć wręcz na jazdę. Lecz od tego ostatniego kroku powstrzymywał ich widok uciekających kup, które jazda parła końskimi piersiami i ciała tak okrutnie, że zapamiętałość jej chyba z jej biegłością można było porównać. Czasem kupa taka, gdy ją zbyt naciśnięto, odwracała się z desperacji i poczynała kąsać jak kąsa przyparty zwierz, skoro widzi, że nie masz już do niego ucieczki. Ale właśnie wówczas stojący u brzegu mogli poznać jasno na dłoni. Że tej jeździe na białą broń niepodobna dotrzymać. Tak dalece w użyciu jej góruje. Cięto broniących się przez łby, pyski i karki z taką wprawą i szybkością, że ruchu szabel oko niemal nie mogło pochwycić. Jak gdy czelać w zamożnym gospodarstwie młócąc groch dobrze wyschnięty bije gorliwie prędko w klepisko, takiś cała stodoła brzmi odgłosami razów, a wyłuszczone ziarno pryska na wszystkie strony. Tak i od odgłosu szabel brzmiało całe nadrzecze, a kupy janczarów, łuszczone bez miłosierdzia, rozpryskiwały się na wszystkie strony. Pan Wasilkowski rzucał się na czele swej lekkiej jazdy, nic o własne życie nie dbając. Lecz o ile biegły kosiarz przewyższy silniejszego od się, lecz mniej wprawnego do kośby parobka, bo gdy ów zmacha się już i obfitym potem pokryje, tamten idzie wciąż naprzód. Równo przed sobą ścieląc pokłosy. O tyle właśnie pan Wołodyjowski przewyższył zapamiętałego młodzieńca. Przed samym zderzeniem się z janczarami puścił on dragonów naprzód, sam zaś nieco z tyłu pozostał, aby na całą bitwę mieć oko. Tak zdala stojąc pilnie patrzył, co chwila zaś rzucał się w war, uderzał, naprawiał, to znów pozwalał, by bitwa odsunęła się od niego, i znów patrzył, znów uderzał. Jak zwykle w bitwie z piechotą tak i ówczas trafiło się, że jazda w zapędzie pominęła uciekających. Kilkunastu z nich, nie mając przed sobą drogi do rzeki, zwróciło się w ucieczce do miasta, aby ukryć się w słonecznikach tuż przed domostwami rosnących. Lecz zauważył ich pan Wołodyjowski, dognał dwóch pierwszych i rozdał między nich dwa lekkie cięcia, a oni padli zaraz i kopiąc ziemię nogami duszę wraz z krwią przez otwarte rany wyzionęli. Widząc to, trzeci strzelił do małego rycerza za janczarki i chybił, a mały rycerz trzasnął go ostrzem między nos a usta i w ten sposób lubego życia pozbawił. Po czym nie zwłócząc, skoczył za innymi i nie tak prędko wyrostek wiejski pozbiera grzyby w kupie rosnące, jako on pozbierał ich, nim do słoneczników dopadli. Dwóch tylko ostatnich pochwycili żwanieccy ludzie, którym mały rycerz żywcem ich zachować rozkazał. Sam zaś, rozgrzawszy się nieco, gdy ujrzał, że Janczarów znacznie już do rzeki przyparto, skoczył w war bitwy i zrównawszy się z dragonami, pracować począł. Chwilami przed się uderzał, chwilami zwracał się w prawo lub w lewo, dawał szacht płytki i nie patrzył więcej, a za każdym razem biała kapuza obsuwała się na ziemię. Janczary z wrzaskiem tłoczyć się w trwodze przed nim poczeli, on zaś, Szybkość cięć zdwoił i choć sam spokojny pozostał, jednak żadne oko nie mogło już za ruchami jego rapiera nadążyć i rozeznać, kiedy cięcie ma, kiedy sztychem uderza, bo szabla jedno świetliste kolisko na oku jego osoby czyniła. Pan Lancroński, który z dawna o nim jako o mistrzu nad mistrzami słyszał, ale go przy robocie dotąd nie widział, aż walczyć poprzestał i patrzył zdumiony. Nie mogąc o czemu wierzyć, aby jeden człowiek, choćby mistrz, choćby za najpierwszego kawalera ogłoszon, tyle mógł sprawić i dokonać. Więc się za głowę wziął i naokół usłyszeli tylko towarzyszek ustawicznie powtarzał. Mało jeszcze mówiono, dla Boga. Inni zaś krzyczeli. Patrzcie, bo tego w świecie nie ujrzycie. Włodniowski zaś pracował dalej. Zepchnięto wreszcie janczarów ku rzece, którzy teraz bezładnie na promy pchać się poczęli. Lecz, że promów było dość, a ludzi mniej wracało niż przyszło, pomieścili się szybko a snadnie. Wnet poruszyły się ciężkie wiosła, i między jazdą a janczarami utworzyła się wodna przerwa, która rozszerzała się z każdą chwilą. Lecz z promów poczęły grzmieć janczarki, którym dragonia huknęła w odpowiedź z bandoletów. Dymy wzniosły się chmurą nad wodą, potem rozciągnęły się w długie szlaki. Promy, a z nimi janczarowie oddalali się coraz bardziej. Dragoni, otrzymawszy pole, podnieśli srogi krzyk i wygrażając pięściami odjeżdżającym, wołali za nimi. A pójdziesz, sabaka! A pójdziesz! Pan Landskroński, lubo kule pluskały jeszcze tuż przy brzegu, wziął w ramiona Wołodyjowskiego. Oczom nie wierzyłem! rzekł. Mirabilia to są dobrodzieju złotego pióra warte Włodyjowski zaś Przyrodzona Sposobności wprawa od cała rzecz Ile to się już wojen odbyło Tu oddawszy uścisk Panu Lanskrońskiemu Uwolnił się z jego objęć i spojrzawszy na brzeg Wykrzyknął Patrz wasza miłość Bo inną osobliwość zobaczysz Podkomorzy zwróciwszy się Spostrzegł oficera Naciągającego łuk nad brzegiem był to pan Muszalski. Przesławny łucznik walczył dotąd z innymi, wręcz ścinając się z nieprzyjacielem, lecz teraz, gdy Janczarowie oddalili się już tak, że kule z Janczarek i bandoletów nie donosiły, wyciągnął łuk spod uda i stanąwszy w miejscu, gdzie brzeg był wyniosłejszy, naprzód spróbował palcem cięciwy, po czym, gdy ozwała mu się donośnie, Przytknął do niej pierzastą strzałę i wymierzył. W tej chwili obejrzeli się na niego Wołodyjowski z lancrońskim. Piękny to był obraz. Łucznik siedział na koniu, lewą rękę trzymał prosto, w niej łuk jakby w kleszczach, prawą zaś dłoń przyciągał coraz silniej do brodawki piersi, aż żyły wystąpiły mu na czoło, i mierzył spokojnie. W oddali widać było pod chmurą dymów kilkanaście promów sunących po rzece, bardzo z powodu topnienia śniegów w górach Wezbranej, a tak tego dnia przezroczystej, że odbijały się w niej promy i siedzący na nich janczarzy. Bandolety z brzegu umilkły, oczy zwróciły się na pana Muszalskiego lub szły w kierunku, w jakim zabójcza strzała miała podążyć. Wtem zadźwięczała rozgłośnie cięciwa i pierzasty posłaniec śmierci wypadł z łuku. Żadne oko nie mogło jego lotu pochwycić, lecz wszyscy ujrzeli doskonale, jak stojący przy wiośle tęgi janczar rozłożył nagle ręce i okręciwszy się na miejscu, chrupnął w wodę. Prysnęła pod jego ciężarem toń przezroczysta, zaś pan Muszalski rzekł: Dla ciebie, dydziuk! po czym sięgnął po drugą strzałę. Na cześć, pana Hetmana! ozwał się do towarzyszów. O widek zaparli, po chwili znów zaświszczało powietrze i drugi Anczar obsunął się na dno promu. Na wszystkich promach wiosła poczęły poruszać się żywie i tłukły gwałtownie jasną falę, lecz łucznik niezrównany zwrócił się teraz z uśmiechem do małego rycerza. — Na cześć godnej małżonki waszej mości! I po raz trzeci łuk naciągnął, po raz trzeci wypuścił gorzką strzałę, a ta po raz trzeci pogrążyła się do półbrzechwy w ciele ludzkim. Okrzyk triumfu zagrzmiał na brzegu, okrzyk wściekłości z promów, po czym cofnął się pan Muszalski, a jego śladem cofnęli się inni dnia dzisiejszego zwycięzcy i podążyli do miasta. Wracając, spoglądali z zadowoleniem na żniwo dnia dzisiejszego. Ordyńców mało zginęło, bo ani razu dobrze się nie zwarli i przepłoszeni wnet przeprawili się przez rzekę. Ale natomiast Janczarowie leżeli w liczbie kilkudziesięciu na kształt snopów pięknie powrósłami związanych. Niektórzy rzucali się jeszcze, ale wszyscy byli już obdarci przestrzelać pana podkomorską. Spoglądając na nich pan Włodyjowski rzekł. Mężna to piechota i idzie na dym jako odyniec, ale przez pół tyle nie umie, ile szwedzka. Jednak dali salwę, jakoby kto orzech zgryzł, zauważył pan podkomorzy. Ale stało się to samo przez się, nie zaś przez ich sprawność. Bo pospolicie musztry oni nijakiej nie robią. To była gwardia sułtańska i ci są jeszcze jako tako wyćwiczeni. Prócz nich zaś są i janczarowie nieregularni, znacznie gorsi. Daliśmy im promemoria. Bóg łaskaw, że o tak znacznej wiktorii wojnę tę rozpoczynamy. Lecz doświadczony Wołodyjowski innego był zdania. Mała to jest wiktoria, nieznaczna, odrzekł. Dobre i to dla podniesienia ducha w ludziach nieobytych i mieszczaństwie, ale innego skutku mieć nie będzie. Zaliwaśmość, myślisz, że w Poganach fantazja nie skruszeje? W Poganach fantazja nie skruszeje, rzekł Wołodyjowski. Tak rozmawiając dojechali do miasta, gdzie łyczkowie oddali imowych dwóch żywcem pochwyconych janczarów, którzy przed szablą pana Wołodyjowskiego chcieli się w słoneczniki schronić. Jeden był postrzelony nieco, drugi zdrów zupełnie i pełen okrutnej fantazji. Stanąwszy na zamku, kazał go mały rycerz panu Makowieckiemu badać. Sam bowiem, chociaż rozumiał dobrze język turecki, jednak nim biegle nie mówił. Wypytywał więc pan Makowiecki, czy sułtan jest już własną osobą w Chocimiu oraz jak prędko do kamieńca zamyśla. Turczyn zeznawał jasno, lecz hardo. Padyszach jest własną osobą! mówił. W obozie gadali, że jutro Halil i Murad, Baszowie mają się przeprawić na drugą stronę. Mechentysów ze sobą wziąwszy, którzy wnet rowy rżnąć poczną. Jutro lub pojutrze przyjdzie na was czas zatracenia. Tu wziął się w boki i dufny w grozę sułtańskiego imienia tak dalej mówił. Szaleni lachowie! Jakże to ośmieliliście się pod bokiem pana napadać ludzi jego i szarpać? Zali myślicie, iż sroga kara was minie? Zali ten zameczek was obronić z doła? Czymże za kilka dni będziecie, jeśli nie niewolnikami? Czymże jesteście dziś, jeśli nie psami miotającymi się na pańską obliczność? Pan Makowiecki pilnie wszystko spisywał, lecz pan Wołodyjowski, chcąc zuchwalstwo jeńca poskromić, w pysk go po ostatnich słowach uderzył. Stropił się Turczyn i zaraz nabrał dla małego rycerza szacunku, a i w ogóle przystojniej wyrażać się począł. Po skończonym badaniu, gdy wyprowadzono go z sali, pan Wołodyjowski rzekł – trzeba tych jeńców i ich zeznania w skok do Warszawy wysłać, bo tam na dworze królewskim jeszcze nie wierzą w wojnę. – Co to są za mechentysy, z którymi Halil i Murat mają się przeprawiać? – spytał landskoroński. Mechentysy są to inżynierowie, którzy zasłony i nasypy pod armaty będą przygotowywali – odparł Makowiecki. – A jak wasza mość myślisz – Prawdę leli ten jeniec powiadał, czy też zgołał gał? Jeśli się waszmością podoba, odrzekł Wołodyjowski, można mu będzie pięty przypalić. Mam ja wachmistrza, który Azję Tuchaj-Bejowicza oprawiał i których w tych rzeczach jest ekskwilisissimus. Ale moim zdaniem Janczar prawdę we wszystkim mówi. Przeprawa wnet się rozpocznie, której przeszkodzić nie zdołamy, ba, choćby nas było sto razy więcej, Prze to nie pozostaje nam nic innego, jak się zabierać i do kamieńca z gotową wieścią jechać. Tak mi dobrze pod żwańcem poszło, że radbym się w zameczku zawrzeć, rzekł pan podkomorzy, bylem miał pewność, że mi wasz od czasu do czasu na pomoc z kamieńca wyskoczysz. Niechby potem było, co ma być. Mają dwieście dział, odrzekł Wołodyjowski, a gdy dwie ciężkie armaty przeprawią, zamek ów dnia jednego nie wytrzyma. Sam chciałem się w nim zawrzeć, ale teraz gdym go opatrzył, widzę, że to na nic. Inni przyłączyli się do zdania małego rycerza. Pan Lanckoroński upierał się jeszcze czas jakiś dla fantazji, że w żwańcu zostanie, ale zbyt był doświadczonym żołnierzem, aby nie przyznać słuszności Wołodyjowskiemu. Wreszcie rozmysły jego przeciął pan Wasilkowski, który przybywszy z pola wpadł spiesznie do zamku. Mości panowie! rzekł rzeki nie widać bo cały dniestr pod tratwami przeprawiają się spytali wszyscy razem jako żywo turcy na tratwach a czambuły w bród za ogonami pan nadskroński nie wahał się już dłużej jeno natychmiast kazał topić stare hałbice zamkowe rzeczy zaś co się dało kryć lub wywozić do kamieńca wołodyjowski zaś skoczył na koń i ruszył na czele swych ludzi patrzeć z dalekiej wynosłości na przeprawę Halil i Murad, Baszowie, przeprawiali się rzeczywiście. Jak okiem sięgnąć, widać było promy i tratwy, których wiosła tłukły miarowym ruchem jasną wodę. Jechali Anczarowie i spahisy od razu w wielkiej liczbie, bo statki przewozowe przygotowywano od dawna już w Chocimiu. Prócz tego stały nad brzegiem opodal wielkie masy wojsk. Wołodyjowski przypuszczał, iż rozpoczynają budowę mostu. Jednakże sułtan nie ruszył jeszcze głównej potęgi. Tymczasem nadjechał pan lancroński ze swymi ludźmi i obaj z małym rycerzem ruszyli do kamieńca. W mieście oczekiwał ich pan Potocki. W kwaterze jego pełno było wyższych oficerów, a przed kwaterą stały tłumy obojej płci, niespokojne, stroskane, ciekawe. Nieprzyjaciel przeprawia się i żwaniec zajęty rzekł mały rycerz. Roboty ukończonej! Czekamy! odrzekł pan Potocki. Wieść dostała się do tłumów, które poczęły szumieć jak fala. Dobram, dobram, wołano po mieście. Nieprzyjaciel w żwańcu. Mieszczanie i mieszczanki biegli na rondele forteczne w mniemaniu, że z nich dojrzą nieprzyjaciela, ale żołnierze nie chcieli ich puszczać na miejsca pod służbę przeznaczone. Idźcie do domów, wołali do tłumów. Będziecie mi przeszkadzać obronie, to żony wasze w prędce Turków z bliska obaczą. Zresztą nie było trwogi w grodzie, bo go już obiegła wieść o dzisiejszym zwycięstwie i naturalnie wieść przesadzona. Do przesady przyczyniali się i żołnierze, opowiadając dziwy o spotkaniu. Pan Wołodyjowski rozbił Janczarów, samą gwardię sułtańską, powtarzały wszystkie usta. Nie poganą mierzyć się z panem Wołodyjowskim, samego Baszę nie tak diabeł straszny, jak go malują, a przecie naszemu wojsku nie dotrzymali. Dobrze wam, psu braty, na pochybel wam i waszemu sułtanowi. Mieszczanki raz jeszcze ukazały się przy szańcach, przy basztach i rondelach, ale obładowane flaszkami gorzałki wina i miodu. Tym razem przyjęto je chętnie i ochota rozpoczęła się między żołnierstwem. Pan Potocki nie przeciwił się jej, chcąc utrzymać w żołnierzach ducha i wesołość. Ponieważ zaś amunicji była w mieście i zamku obfitość nieprzebrana, pozwolił i sal wydawać, w nadziei, że owo odgłosy radości nie mało skonfundują nieprzyjaciela, jeżeli je usłyszy. Tymczasem pan Włodyjowski doczekawszy zmierzchu w kwaterze generała Podolskiego siadł na koń i chyłkiem przemykał się w towarzystwie czeladnika ku klasztorowi. Chcąc jako najprędzej znaleźć się przy żonie. Ale na nic przydały się przebiegi. Poznano go i wnet liczne tłumy otoczyły jego konia. Rozpoczęły się okrzyki i wiwaty. Matki podnosiły ku niemu dzieci. Uf, to jest! Patrzcie i pamiętajcie! Powtarzały liczne głosy. Podziwiano go więc niezmiernie, ale najbardziej zdumiewała ludzi nieświadomych wojny jego drobna postawa. W głowie się to nie mogło pomieścić łyczkom. Jakim sposobem człowiek tak mały, z tak wesołą i łagodną twarzą, mógł być najstraszniejszym żołnierzem Rzeczypospolitej, z którym nikt nie mógł się mierzyć? On zaś jechał wśród tłumów, od czasu do czasu poruszał żółtymi wąsikami i uśmiechał się, bo jednak był kontent. Przyjechawszy wreszcie do klasztoru, wpadł w otwarte ramiona baśki. Wiedziała ona już o jego czynach dzisiejszych i o wszystkich mistrzowskich cięciach, bo przed chwilą był u niej pan podkomorzy Podolski i jako naoczny świadek zdał jej obszerną relację. Baśka zaraz z początku opowiadania zwołała obecne w klasztorze niewiasty, więc pannę księ, Ksienię Potocką, panią Makowiecką, Humiecką, Ketlingową, choć Mirską, Boguszową, i w miarę jak pan podkomorzy opowiadał, poczęła wobec nich puszyć się niezmiernie. Wołodyjowski nadszedł właśnie w chwilę po rozejściu się niewiast. Za czym, kiedy się nasycili powitaniem, siadł strudzony mały rycerz do wieczerzy, Baśka zaś, siadłszy koło niego, sama nakładała mu jadło na talerze i dolewała miodu do kubka. Ów jadł i pił chętnie, bo przez cały dzień nic prawie nie miał w ustach. W przerwach opowiadał też nieco, a Baśka słuchając z roziskrzonymi oczyma potrząsała wedle zwyczaju głową dopytując aha no i co no i co silne bywają między nimi chłopy i srogie okrutnie ale naturka fech mistrza trudno trafić mówił mały rycerz to ja mogłabym się z każdym zmierzyć jako żywo jedno się nie zmierzysz bo cię nie wezmę żeby choć jednego w życiu. Wiesz, Michałku, jak ty idziesz za mury, to ja nawet nie jestem niespokojna. Ja wiem, że ciebie nikt nie dosięży. Albo to nie mogą mnie ustrzelić? Cicho bądź. Albo to nie ma Pana Boga, Usiec się, nie dasz to grunt. Jednemu ni dwom się nie dam. Ni trzem, Michałku, ni czterem. Ni czterem tysiącom, rzekł, przedrzeźniając, za Żebyś wiedział, Michale, co ona wyrabiała w czasie opowiadania pana podkomorzego. Myślałem, że ze śmiechu się rozpuknę. Jak mi, Bóg miły, nosem to tak ci frykała jak koza, a patrzyła w twarz każdej babie po kolei, czy należycie się delektuje. W końcu jużem się zląkł, że kozły zacznie machać, który widok nie byłby zbyt polityczny. Mały rycerz przeciągnął się trochę po jedzeniu, bo był znacznie utrudzon. Nagle przygarnął żonę do i rzekł: — Moja kwatera na zamku już gotowa, ale tak się nie chce wracać. Baśka, chyba że już tu ostanę? — Jak wolisz, Michałku, odpowiedziała spuszczając oczy Basia. Ha! zawołał zagłoba. Już mnie za grzyba, nie za męża tu uważają, bo mi ksieni pozwala mieszkać w klasztorze. No, ale zapłacze ona na to moja w tym głowa. Uważaliście, jak pani Chocimirska na mnie mruga? Wdówka jest. Dobrze. Nic więcej nie powiem. Dali Bóg, że chyba ostanę, rzekł mały rycerz. Na to Basia. Byleś się wywczasował dobrze. A czemu się nie ma wywczasować? Pytał Zagłoba. Bo będziemy gadali, gadali, gadali. A pan Zagłoba począł szukać czapki, aby też pójść na spoczynek. Wreszcie... Znalazł się ją, nałożył na głowę i odrzekł. Nie będziecie gadali, gadali, gadali i wyszedł. Rozdział 52. Na zajutrz, skoro świt, pojechał mały rycerz pod Kniachin, gdzie ze spachisami się potykał i Bóg basze znacznego między turkami wojownika, pochwycił. Dzień cały zeszedł mu w pracy w polu. Część nocy na naradzie u pana Potockiego i dopiero o pierwszych kurach strudzoną głowę nieco do snu przyłożył. Ledwie jednak usnął smacznia głęboko, gdy zbudził go huk dział. Jednocześnie czeladnik piętka, żmudzin, wierny wołodyjowskiego sługa i prawie przyjaciel, wszedł do izby. — Jego mość! — zawołał. — Nieprzyjaciel pod miastem! Zerwał się na równe nogi mały rycerz. — A jakie działa słychać? Nasi pogadów płoszą. Jest znaczny podjazd, który bydło z pola zabiera. Janczary liczy jazda. Jazda, panie, sami czarni. Krzyżem świętym ich płoszą, bo kto wie czy nie diabli. Diabli czy nie diabli, a trzeba nam ku nim. Odrzekł mały rycerz. Ty pójdziesz do pani i oznajmisz, że w polu. Jeśli by chciała do zamku przyjść, patrzeć, to może, byle z panem za głową, gdyż na jego przezorność najbardziej liczę. I w pół godziny potem wypadł pan Wodyowski na pole. Na czele dragonów i ochotników szlachty, którzy liczyli, iż na harcach można się będzie popisać. Ze Starego Zamku widać było doskonale kawalerię nieprzyjacielską w liczbie około dwóch tysięcy, złożoną w części ze spachisów, przeważnie zaś z egipskiej gwardii sułtańskiej. W tej ostatniej służyli możni i wielkoduszni mamelukowie z Nadnilu, błyszczące ich karaceny, jaskrawe, złotem tkane kafie na głowach, Białe burnusy i broń osadzona klejnotami czyniły z nich najświetniejszą jazdę na świecie. Zbrojni byli w dziryty osadzone na kolankowych trzcinach, w bardzo krzywe bułaty i noże. Siedząc na koniach jak wiatr, ścigłych, przelatywali na kształt tęczowego obłoku pole, wyjąc i kręcąc między palcami zabójcze włócznie. Widokiem ich nie mogli się z zamku nasycić lecz pan Wołodyjowski sunął ku nim z jazdą. Trudno jednak było jednym i drugim zewrzeć się ze sobą w bitwie na białą broń, albowiem armaty zamkowe powstrzymywały Turków. Ci zaś zbyt byli liczni, aby mały rycerz mógł skoczyć ku nim i rozprawić się z nimi poza doniosłością swoich dział. Czas więc jakiś jedni i drudzy kręcili się z daleka, wytrząsając na się bronią i krzycząc gromko. Wreszcie jednak... Ognistym synom pustyń sprzykrzyły się widocznie próżne pograżania, bo nagle pojedynczy jeźdźcy zaczęli się odrywać od masy i przybliżać, wyzywając głosem przeciwników. Wnet rozproszyli się po polu i migotali na nim na kształt kwiatów, które wiatr żenie w różne strony. Wojowski spojrzał po swoich: Mości panowie, zapraszają nas! A kto na harcownika? Skoczył pierwszy ognisty kawaler, pan Wasilkowski. Za nim pan Muszalski, łucznik niechybny, ale i w ręcznym spotkaniu harcownik wyborny. Za nimi sunął pan Miazga, herbu Prus, który w całym pędzie konia umiał z włócznią pierścień przenizać. Za panem Miazgą skoczył pan Topur Paderewski, pan Oziewicz. I pan Szmłód Płocki, kniaś owsiany. I pan Markos Szeluta. I kilkunastu innych dobrych kawalerów A zaś dragonów Poszła również kupa Bo ich nadzieja bogatego łupu nęciła Głównie zaś bezcenne konie Arabów Na czele dragonów jechał Srogi luśnia i przygryzając Płowy wąs Z dala już sobie najbogatszego wypatrywał Dzień był piękny Widać ich było doskonale Działa na wałach milkły kolejno, a nareszcie wszystkie umilkły, gdyż puszkarze bali się kogoś ze swoich obrazić. Przy tym woleli także patrzeć na bitwę, niż strzelać do rozproszonych harcowników. Owi jechali ku sobie krokiem, nie spiesząc się, potem rysią i nie w linii, ale w rozproszeniu, jak któremu było dogodniej. Na koniec, przyjechawszy blisko jedni ku drugim, zatrzymali konie, i poczęli się lżyć wzajem dla rozbudzenia w sercach gniewu i męstwa. Nie utyjecie nami, psy pogańskie! Wołali polscy harcownicy. Sam tu! Nie ochroni wasz prorok bezecny! ci zaś krzyczeli po turecku i po arabsku. Wielu między polskimi harcownikami rozumiało oba języki, bo wielu, za przykładem przesławnego łucznika, ciężką odbyło niewolę, więc że poganie szczególnie i hardo najświętszej pannie bluźnili wnet gniew począł podnosić włosy na głowach sług Marii i ruszyli końmi chcąc pomścić zniewagę jej imienia któż tam kogo naprzód dosięgnął i miłego życia pozbawił oto pan muszalski poraził naprzód strzałą młodego beja w purpurowej kefi na głowie i w srebrnej jak światło miesiąca karacenie Bolesny grot pod lewym mu okiem utkwił i do półbrzechwy wbił się w głowę, a on, przegiąwszy w tył urodziwą twarz i rozłożywszy ręce, leciał z konia. Lecz łucznik, łuk pod udo schroniwszy, skoczył ku niemu i szablą go jeszcze przeszył, po czym broń mu wyborną zabrawszy, konia jego pognał płazem ku swoim. Sam zaś począł wołać po arabsku – Bogdaj to był sułtana syn! Zgniłby tutaj nim kindy ostatnią zagracie. Usłyszawszy to, Turcy i Egipcjanie zmartwili się okropnie i zaraz dwóch bejów skoczyło ku panu muszalskiemu, lecz z ukosa zabiegł im drogę luśnia do wilka srogością podobny im w mgnieniu oka ukąsił jednego na śmierć. Naprzód zaciął go w rękę, gdy ów się pochylił za wyłuskwioną szablą, strasznym cięciem w kark prawie zupełnie odczepił mu głowę. Drugi, to widząc, zwrócił szybkiego jak wicher konia do ucieczki, ale tymczasem pan Muszalski znów łuk spod uda wydobyć zdołał i posłał za uciekającym strzałę. Ta zaś doścignęła go w biegu i wbiła mu się prawie po bełt między łopatki. Trzeci zaś pokonał swego przeciwnika, pan Szmłód Płocki, nadziakiem ostrym go po misiurce uderzywszy. Puściło od ciosu srebro i jak samit, którym blacha była podszyta, a zakrzywiony koniec nadziaka utkwił w kości tak silnie, że pan Szmłód płocki, czas jakiś wydobyć go wcale nie mógł. Inni walczyli z rozmaitym szczęściem, jednak zwycięstwo było po większej części po stronie biegłej w szermierce szlachty. Legło natomiast dwóch dragonów z ręki potężnego Beya który następnie kniazia owsianego krzywym bułatem przez pysk chlastnął i rozciągnął na ziemi. Kniaź ziemię rodzinną krwią swoją kniaziowską polewał. Hamdy zaś zwrócił się ku panu Szelucie, któremu koń nogą w dziurę skrzeczkową zapadł. Pan Szeluta widząc śmierć nieuchronną zeskoczył z konia, pragnąc się na piechotę ze strasznym jeźdźcem spotkać. Lecz Hamdi przewrócił go piersiami końskimi i upadającego samym końcem bułata w ramię dosięgnął. Owemu ręka natychmiast zwisła, Bey zaś skoczył dalej w pole, szukając przeciwników. Lecz wielu nie starczyło serca, by się z nim zmierzyć, tak bardzo i widocznie potęgą nad wszystkimi górował. Wiatr podnosił mu biały burnus na plecach i rozwijał go na kształt skrzydeł drapieżnego ptaka. Pozłociwca Karacena rzucała złowrogi blask na jego twarz, całkiem niemal czarną, o oczach dzikich i świecących, a krzywa szabla błyszczała nad jego głową, właśnie jak błyszczy sierp księżyca w noc pogodną. Przesławny łucznik dwie już nań strzały wypuścił, lecz obie zadźwięczały tylko jękliwie na Karacenie i zesunęły się bezsilnie na trawę. Więc na dwoje począł ważyć myśli pan Muszalski, czy trzecią jeszcze strzałę w szyję Dzianeta wypuści, czy z szablą na beja natrze. Lecz, gdy tak rozważał, ów dostrzegł go i pierwszy wypuścił nań swego czarnego źrebca. Obaj natarli się na środku pola. Chciał pan Muszalski siłą swą wielką się popisać i żywcem Hamdiego pochwycić, więc... Podbiwszy mu silnym cięciem od dołu bułat w górę, szczepił się z nim, jedną ręką pochwycił go za gardło, drugą za ostrze siurki i ciągnął potężnie ku sobie. Wtem pękł mu popręg w terlicy, więc niezrównany łucznik przekręcił się z nią razem i zwalił się na ziemię. Upadającego zaś Hamdi uderzył rękojeścią bułata w głowę i ogłuszył na miejscu. Zakrzyknęli z radością spachisy i mamelukowie – którzy już byli o Hamdiego, się zlękli. Bardzo się zmartwili Polacy, po czym zapaśnicy skoczyli ku sobie gęstymi kupami, jedni, aby łucznika porwać, drudzy, aby choć ciało jego obronić. Mały rycerz nie brał dotąd w harcach udziału, bo mu na to nie pozwalała jego pułkownikowska powaga. Lecz gdy widząc upadek pana Muszalskiego i przewagi groźnego Hamdi Beja, postanowił pomścić łucznika, a zarazem swoim serca dodać. Ożywią tą myślą, wspiął ostrogami konia i sunął ukosem w pole tak szybko, jak sunie krogu lecku stadu siewek kręcących się nad rżyskiem. Dostrzegła go przez perspektywę Baśka, stojąca na blankach starego zamku i krzyknęła zaraz do stojącego obok pana zagłoby. Michał leci! Michał leci! Tu go poznasz! Zawołał stary wojownik. Patrz pilnie, patrz, gdzie naprzód uderzy, nie bój się. Perspektywa trzęsła się w ręku Basi. Ponieważ nie strzelano już w polu ni z łuków, ni z janczarek, więc niezbyt trwożyła się o życie męża, ale ogarnął ją zapał, ciekawość i niepokój. Dusza i serce wyszły z niej w tej chwili i leciały za mężem. Pierś jej poczęła oddychać szybko, jasne rumieńce oblały twarz. W jednej chwili przechyliła się przez blanki tak, iż Zagłoba musiał ją chwycić w pół, w obawie, by nie spadła w fosę i krzyknęła. Dwóch leci na Michała. Dwóch będzie mniej, odpowiedział pan Zagłoba. Istotnie dwóch rosłych spachów wysforowało się przeciw małemu rycerzowi. Sądząc ze stroju poznali, że to ktoś znaczniejszy, a widząc drobną postać jeźdźca, sądzili, że tanio sławę uzyszczą głupi. Lecieli na oczywistą śmierć. Gdy bowiem zwarli się o podalinnych jeźdźców, mały rycerz nawet konia nie powstrzymał, ale mimochodem rozdał między nich dwa uderzenia na pozór tak lekkie, jak gdyby matka rozdała mimochodem dzieciom po szturchańcu, a owi padli na ziemię i wpiwszy się w nią palcami poczęli drgać jak Pararysiów, których śmiertelne strzały jednocześnie dosięgają. Mały rycerz zaś poleciał dalej ku jeźdźcom wichrzącym się po polu i począł szerzyć klęski okropne. Jak gdy po ukończeniu mszy wejdzie chłopiec i blaszaną pokrywką osadzoną na kiju gasi jedną po drugiej palące się przed ołtarzem świece, a ołtarz w cień się pogrąża. Tak i on gasił na prawo i lewo świetnych tureckich i egipskich jeźdźców, ci zaś pogrążali się w mrok śmierci. Poznali poganie mistrza nad mistrzami i omdlały w nich serca. Ten ów zdarł konia, by ze strasznym mężem się nie spotkać. Mały rycerz zaś rzucał się za uciekającymi na kształty zjadliwego szerszenia i coraz to innego jeźdźca żądłem przeszywał. Żołnierze od armaty zamkowej poczęli krzyczeć radośnie na ów widok. Niektórzy biegli do basi. I uniesieni zapałem całowali kraj jej sukni, inni urągali Turkom. a mój się! Wołał co chwila pan za głowa, trzymając ciągle w pół panią Wołodyjowską. Pani Wołodyjowska zaś miała ochotę i śmiać się, i płakać, i w ręce klaskać, i krzyczeć, i patrzeć, i lecieć za mężem w pole. ów dalej porywał spachów pachów egipskich bejów, aż wreszcie wołania Hamdi! Hamdi! rozległy się po całym polu. To wyznawcy proroka przywoływali wielkimi głosami najtęższego ze swoich wojowników, aby nareszcie zmierzył się z tym straszliwym, małym jeźdzcem, który zdawał się być śmiercią wcieloną. Handi dostrzegł już małego rycerza od dawna, ale widząc jego czyny, zląkł się po prostu w pierwszej chwili. Strach mu było postawić naraz sławę wielką i młode życie przeciw tak złowrogiemu przeciwnikowi, więc umyślnie udał, że go nie widzi i na drugim krańcu pola krążyć począł. Tam porwał właśnie pana Jał, Brzyka i pana Kosa, gdy desperackie wołania Hamdi, Hamdi obiły się o jego uszy. Poznał wówczas, że dłużej kryć się niepodobna i że trzeba albo sławę niezmierną uzyskać, Albo głową nałożyć. W tej chwili wydał krzyk tak przeraźliwy, że wszystkie wiszary ozwały mu się echem i wypuścił ku małemu rycerzowi podobnego do wichru konia. Wołodyjowski dojrzał go z dala i ścisnął również piętami swego gniadego wołoszyna. Inni zawiesili orężną rozprawę. Na zamku Basia, która poprzednio widziała wszystkie przewagi groźnego Hamdi Beja, mimo całej ślepej wiary w niezwyciężoną szermierkę, Małego rycerza przybladła nieco, lecz pan Zagłoba był zupełnie spokojny. — Wolałbym być spadkobiercą tego poganina niż nim samym — rzekł sentencjonalnie do Basi. Piętka zaś, powolny żmudzin, tak był pewien swego pana, że najmniejsza troska nie zasępiła jego oblicza. Owszem, ujrzawszy pędzącego Hamdiego, począł sobie śpiewać narodową piosenkę — Oj, ty durna, durna piesa, Szak to idzie wiłka z lesa, Czemu jemu zagibujesz, kiedy jemu nie zdołujesz? Tamci zaś zwarli się w środku pola, Wśród dwóch zdala patrzących szeregów. Serca wszystkim zamarły na chwilę tym błyskawica wężowa mignęła w jasnym słońcu nad głowami walczących. To krzywy bułat wyleciał, jakby podbita cięciwą strzała z rąk Hamdiego. Ten zaś pochylił się w kulbace, jakby już ostrzem przeszyty i zamknął oczy. Lecz pan Wołodyjowski ucapił go lewą ręką za kark i przyłożywszy mu sztych rapiera do pachy, pognał ku swoim. Hamdi oporu nie stawiał. Owszem, sam piętami konia poganiał, bo czuł ostrze między pachą a karaceną i jechał jak ogłuszony, ręce tylko zwisły mu bezwładnie, a z oczu poczęły płynąć łzy. Wołodyjowski oddał go srogiemu luśni, sam zaś nawrócił ku polu. Lecz w drużynach tureckich ozwały się trąby i piszczałki. Był to znak dla harcowników, że czas ściągać się z pola do kupy, więc poczęli pomykać ku swoim, unosząc w sercach wstyd, frasunek i wspomnienie straszliwego jeźdźca. — Szejtan to był! — mówili między sobą spachisy i mamelukowie. — Kto się z nim zetrze, temu śmierć przeznaczona. Szejtan, nikt inny! Harcownicy polscy pozostali jeszcze chwila, aby okazać, iż odzierżyli pole, za czym wydawszy po trzykroć okrzyk zwycięstwa, cofnęli się pod zasłoną dział, z których pan Potocki na nowo bić kazał. Lecz i Turcy poczęli całkiem ustępować. Czas jakiś migały jeszcze w słońcu ich burnusy, barwne kefie i błyszczące misiurki, po czym przesłonił ich błękit. Na pobojowisku zostali tylko pocięci mieczami Turcy i Polacy. Wyszła z zamku czelać, by zebrać i pogrześć swoich. Potem przyleciały kruki, by się pogrzebem poganzająć, ale niedługa była ich stypa, bo jeszcze tego wieczora spłoszyły ich nowe zastępy proroka. Rozdział pięćdziesiąty trzeci Następnego dnia przyjechał pod kamieniec sam Wezyr na czele licznego wojska z Pachisów, Janczarów i pospolitego ruszenia z Azji. Zrazu, sądząc po wielkiej liczbie sił, mniemano, że szturm przypuści, lecz jemu chodziło tylko o zlustrowanie murów. Przybyli z nim inżynierowie, oglądali fortece i nasypy ziemne. Naprzeciw Wezyrowi wyszedł tymczasem pan Myśliszewski z piechotą i oddziałem konnych ochotników. Zwodzono znów harce i dla oblężonych pomyślnie, lecz nie tak świetnie jak dnia zeszłego. Wreszcie Wezyr rozkazał Janczarom ruszyć na próbę pod mury. Huk dział wstrząsnął zaraz miastem i zamkami. Janczarowie, podszedłszy pod kwaterę pana Podczaskiego, naraz z wielkim wrzaskiem wszyscy dali ognia, ale że i pan Podczaski odpowiedział natychmiast z góry bardzo celnymi strzałami i była obawa, że jazda może zajechać w bok janczarom. Przeto ci, nie zwłócząc, ruszyli drogą żwaniecką i wrócili do głównego wojska. Wieczorem przekradł się do miasta Czech pewien który u Janczar Agi był pajukiem i zbiegł po otrzymanych kijach w pięty. Dowiedziano się od niego, iż nieprzyjaciel obwarował się już w żwańcu i zajął ro rozległe pola od wsi Dłuszka. Wypytywano troskliwie zbiega, jakie też jest powszechne mniemanie między Turkami. Czy kamieniec zdobędą, czy nie? Uf odpowiedział, że duch w wojsku panuje dobry, a wróżby były pomyślne. Przed paru dniami przed sułtańskim namiotem podniósł się nagle z ziemi jakoby słup dymu, cienki u dołu, a rozszerzający się na kształt olbrzymiej kiści ku górze. Muftowie wytłumaczyli, że zjawisko owo oznacza, iż sława padyszacha niebios dosięgnie i że on właśnie będzie tym władcą, który skruszy niezdobytą dotąd kamieniecką zaporę. Podniosło to wielce serca w wojsku. Turcy, mówił dalej Zbieg, obawiają się pana Hetmana Sobieskiego i odsieczy. Z dawna bowiem została u nich pamięć o niebezpieczeństwie mierzenia się w otwartym polu z wojskami Rzeczypospolitej i chętniej gotowi się potykać z Wenecjanami, z Węgrami lub jakimkolwiek innym narodem. Lecz mają wiadomości, iż wojsk w Rzeczypospolitej nie masz, Prze to tuszą powszechnie, że kamieniec, choć nie bez trudu, zdobędą. Czarny Mustafa, Kajmakan, radził wprost szturmem na mury uderzyć, lecz roztropniejszy Wezyr woli regularnymi robotami miasto otoczyć i zasypać pociskami z działu. Sultan po pierwszych utarczkach przechylił się do zdania Wezyra, dlatego należy się spodziewać regularnego oblężenia. Tak mówił Zbieg. Słuchając tych wiadomości zmartwił się wielce pan Potocki i ksiądz biskup, i pan Podkomorzy Podolski, i pan Wołodyjowski, i wszyscy inni starsi oficerowie. Liczyli oni bowiem na szturmy i spodziewali się, że przy obronności miejsca zdołają je z wielkimi stratami dla nieprzyjaciela odeprzeć. Otóż wiadomo im było z doświadczenia, że przy szturmach oblegający ponoszą straty niezmierne, że każdy odbity atak wątli w nich ducha i dodaje odwagi oblężonym. Również jak zbarazcy rycerze zakochali się wreszcie w oporze, w bitwach, wycieczkach, tak mogli nabrać zamiłowania do boju i mieszczanie kamienieccy, zwłaszcza gdyby każdy zamach turecki kończył się klęską Turków, zwycięstwem kamieńczan. Natomiast regularne oblężenie, w którym kopanie proszów, min i zaciąganie dział na pozycję wszystko znaczy, mogło tylko znużyć oblężonych, zwątlić ich ducha i skłonnymi do układów ich uczynić. Trudno zaś było liczyć na wycieczki, bo nie godziło się ogałacać murów z żołnierzy, czelać zaś lub łyczkowie, wyprowadzeni za mury, z trudem zdołaliby zdzierżyć janczarom. Rozważając to wszystko, starsi oficerowie bardzo się pomartwili i szczęśliwy rezultat obrony mniej prawdopodobnym im się wydawał. Jakoż i był mało prawdopodobny nie tylko ze względu na siły tureckie, ale i ze względu na nich samych. Pan Wołodyjowski był to żołnierz niezrównany i przesławny, ale nie miał w sobie majestatu wielkości. Kto w sobie słońce nosi, ten zdołał od razu wszystkich rozgrzać. Kto zaś jest płomieniem, choćby najgorętszym, ten rozgrzewa tylko najbliższych. Tak było z małym rycerzem. Nie umiał on i nie mógł przelać w innych swego ducha, tak samo jak swej biegłości w szermierce. Pan Potocki, wódz naczelny, nie był wojownikiem, a przy tym brakło mu wiary w siebie, w drugich i rzecz pospolite. Ksiądz biskup liczył głównie na układy. Brat jego miał ciężką rękę, ale i umysł nielżejszy. Odsiecz była niepodobną, bo Hetman, pan Sobieski, choć był wielkim, był naówczas bezsilnym. Bezsilnym był również król, bezsilną cała rzecz pospolita. Dnia 16 sierpnia nadciągnął Han z Ordą i Doroszeńko ze swymi kozaki. Obaj zalegli ogromną przestrzeń na polach od Orynina. Kas Aga wezwał tegoż dnia pana Myśliszewskiego na rozmowę i radził, by się miasto poddało, bo jeśli to bez zwłoki uczyni, może uzyskać kondycję tak łaskawe, o jakich w dziejach oblężeń nie słyszano. Ksiądz biskup ciekawy był dowiedzieć się o tych łaskach, lecz zakrzyknięto na niego w radzie i posłano odpowiedź odmowną. Dnia 18 sierpnia poczęli nadciągać Turcy, a z nimi sam cesarz. Szli jako morze niezmierzone, piechota polachska, janczary, spachy. Każdy pasza prowadził wojska swego paszaliku. Więc szli mieszkańcy Europy, Azji, Afryki. Za nimi ciągnął tabor olbrzymi z ładownymi wozami zaprzężonymi w muły i bawoły. Mrowie to stubarwne w rozlicznych zbrojach i ubiorach ciągnęło się bez końca. Od świtu do nocy bez przestanku wchodzili, przenosili się z miejsca na miejsce, rozstawiali wojska, kręcili się po polach, ustawiali namioty, które taką przestrzeń zaległy, że z wież i najwyższych miejsc kamieńca wcale nie było można dojrzeć wolnego od płócien pola. Ludziom zdało się, że śniegi spadły i całą okolicę pokryły. Rozstawianie taboru odbywało się przy chłół strzelb, albowiem zasłaniający tę robotę oddział janczarów nie przestawał ku murom strzelać. Z murów zaś odpowiadano nieustającym ogniem działowym. Grzmiało echo po skałach, dymy unosiły się ku górze i zakryły błękit niebieski. Do wieczora kamieniec był tak zamknięty, że chyba jedne gołębie mogły się zeń wydostać. Ogień ucichł dopiero, gdy pierwsze gwiazdy błysnęły na niebie. Przez kilka następnych dni ogień z murów i do murów trwał ciągle z wielką dla oblegających szkodą. Skoro tylko większa kupa janczarów zebrała się na doniosłość strzału, wnet biały dym wykwitał na murze. Kule padały między janczarów, oni zaś rozpraszali się jako stado wrubli, gdy ktoś z guldynki przygarść dorobnego śrutu między nie wypuści. Turcy przy tym nie wiedząc widocznie, iż na obu zamkach i w samym mieście są dalekonośne działa, porozbijali zbyt blisko namioty. Za radą małego rycerza pozwolono im to uczynić i dopiero gdy z nadejściem chwili spoczynku żołnierze chroniąc się przed upałem napełnili ich wnętrza, mury ozwały się nieustającym grzmotem. Powstał popłoch. Kule rozrywały płótna i drągi, raziły żołnierzy, rozrzucały ostre okruchy skał. Janczarowie cofali się w zamieszaniu i nieładzie, krzycząc wielkimi głosami i w ucieczce przewracali dalsze namioty, roznosząc wszędy trwogę. Na tak pomieszanych wypadł pan Wołodyjowski z jazdą i siekł, póki potężne hufy jazdy nie przyszły im w pomoc. Ketling kierował głównie tym ogniem, a obok niego lacki wójt Cyprian. Największych naczynił między pogany spustoszeń. On sam pochylał się nad każdym działem, sam ląd przykładał. Następnie przykrywszy oczy ręką, patrzył na skutek strzału i radował się w sercu, że tak pożytecznie pracuje. Lecz i turcy kopali a proszę, sypali szańce i zaciągali na nie ciężkie działa. Zanim jednak bić z nich poczęli, podjechał podwały poseł turecki i zatknąwszy na trzcinową dzidę pismo cesarskie, ukazał je oblężonym. Wysłali dragoni, porwali natychmiast Czałusza i przywiedli go na zamek. Cesarz wzywał miasto do poddania, wynosząc spod niebiosa swoją potęgę i łaskawość. – Wojsko moje – pisał – może być z liśćmi na drzewie i z piaskiem nadmorskim porównane. Spojrzyjcie nocą w niebo i gdy ujrzycie gwiazdy nieprzeliczone, wtedy wzbudźcie strach w sercach i powiedzcie jeden drugiemu Oto jest potęga wiernych. Ale iżem jest nad inne króle król łaskawy i wnuk prawdziwego Boga, przeto od Boga swoje sprawy poczynam. Wiedzcie, iż człeka hardego nienawidzę. Wy tedy nie sprzeciwiając się woli mojej, miasto wasze poddajcie. Chcecie li ze mną uporem iść, wszyscy pod mieczem zginiecie, a przeciw mnie żaden głos ludzki wznieść się nie ośmieli. Namyślano się długo, jaki dać na owo pismo respons, i odrzucono niepolityczną radę pana Zagłoby, aby psu ogon uciąć i takowy w odpowiedzi odesłać. Wysłano wreszcie sprawnego człowieka Juryce, umiejącego dobrze język turecki, z listem, który brzmiał, jak następuje: Cesarza gniewać nie chcemy, ale i słuchać go nie mamy obowiązku, bośmy nie jemu, jeno naszemu panu przysięgali. Kamieńca nie damy, gdyż nas przysięga wiąże twierdzy i kościołów do śmierci bronić. Po tej odpowiedzi rozeszli się oficerowie na mury, z czego skorzystał ksiądz biskup Lanskroński i pan generał Podolski i nowy list do sułtana wysłali, prosząc go o armistycjum na cztery tygodnie. Gdy wieść o tym rozeszła się po bramach, poczuł się huk i trzaskanie szablami. A wiere? powtarzał ten iłów. To my tu przy działach gorzejem, a tam za naszymi plecami listy ślą bez naszej wiedzy, chociaż do rady należym. I po wieczornej kindi oficerowie gromadnie udali się do pana generała, mając na swym czele małego rycerza i pana Makowieckiego, obydwóch wielce tym, co się stało strapionych. Jakże to? zawołał stolnik Latyczowski. Zali już o poddaniu myślicie, żeście nowego posła wysłali? Czemu to stało się bez naszej wiedzy? Zaiste, dodał mały rycerz. Skorośmy na radę zostali wezwani bez nas listów, słać się nie godzi. O poddaniu też mówić nie pozwolim. Kto by zaś sobie tego życzył, ten niech się z rządu usunie. To mówiąc groźnie wąsikami ruszał, bo to był żołnierz niezmiernie karny i z wielką boleścią przychodziło mu odzywać się przeciw starszyźnie. Lecz gdy zaprzysiągł bronić zamku do śmierci, Sądził, że tak mu mówić należy. Zmieszał się pan generał Podolski i odrzekł. Mniemałem, iż to było za ogólnym konsensem. Nie masz konsensu! Tu zgorzeć chcemy! Zawołało kilkanaście głosów. Na to generał. Rad to słyszę, bo i mnie wiara od życia milsza, a tchórz mnie nie oblatywał nigdy i nie będzie. Ostańcie was, waszmościowie, na wieczerze, to łatwiej do zgody przyjdziem. Lecz oni pozostać nie chcieli. Przy bramach nasze miejsce, nie za stołem, odparł mały rycerz. Tymczasem nadjechał ksiądz biskup i dowiedziawszy się o co rzecz idzie, zwrócił się zaraz do pana Makowieckiego i do małego rycerza. Zacni ludzie, rzekł, każden ma w sercu to co i wy, i o poddaniu nikt nie wspominał. Posłałem prosić o armistycjum na cztery niedziele. Napisałem tak. Przez ten czas o odsiecz do naszego króla wyślemy i instrukcji się od niego doczekamy, a dalej będzie, co Bóg da. Usłyszawszy to, mały rycerz znowu począł wąsikami ruszać, ale tym razem dlatego, że porwała go jednocześnie złość i pusty śmiech nad takim pojmowaniem spraw wojennych. On, żołnierz od lat dziecinnych, uszom swoim nie wierzył, żeby ktoś proponował nieprzyjacielowi zawieszenie broni, dlatego, by był czas po odsiecz posłać. Począł więc mały rycerz spoglądać na pana Makowieckiego i innych oficerów, oni zaś spoglądali na niego. Żarty, nie żarty? spytało kilka głosów, po czym umilkli wszyscy. Wasza wielebność, rzekł wreszcie Wołodyjowski, odbyłem wojny tatarskie. Kozackie, moskiewskie, szwedzkie, a o takich racjach nie słyszałem. Bo nie po to tu sultan przybył, aby nam jeno po to, aby sobie wygodzić. Jakże to on ma dać konsens na armistycjum, jeśli mu się pisze, że przez ten czas na odciec sobie wygodnie poczekamy? No i jeśli się nie zgodzi, to nie będzie nic innego, jak jest, odrzekł ksiądz biskup. Na to Wołodyjowski. Kto o armistycjum błaga, ten swój strach i swoją niemoc jawnie pokazuje, a kto na odsiecz liczy, ten widać własnym siłom nie ufa. Dowiedział się teraz o tym z owego listu pies pogański i przez to szkoda stała się nieobliczona. Zasmucił się, usłyszawszy to ksiądz biskup. Mogłem być gdzie indziej, rzekł, a Iżem nie opuścił w potrzebie mojej owczarni, prze to wymówki znoszę. Małemu rucerzowi zaraz uczyniło się żal godnego prałata, więc pod nogi go objął, potem zaś ucałował w rękę i odpowiedział: Broń mnie Bóg, abym ja tu wymówki jakowe dawał. Jeno, że jest konsilium, więc mówię, co mi eksperiencja dyktuje. Co tedy czynić? Niech będzie mea culpa, ale co czynić? Jak złe naprawić? pytał biskup. Jak złe naprawić? powtórzył pan Wołodjowski. I zamyślił się trochę, po czym podniósł wesoło głowę. Ano można! Mości panowie, proszę za sobą! I wyszedł za nim oficerowie. W kwadrans potem cały kamieniec zatrząsł się od huku działu. Pan Wołodyjowski zaś wypadł z ochotnikami za mury i napadłszy na uśpionych w aproszach janczarów, siekł ich, póki nie rozpędził i do taboru nie odegnał. Po czym Wrócił do pana generała, u którego zastał jeszcze księdza lanskrońskiego. Wasza wielebność, rzekł wesoło, a od rada! Rozdział 54. Po owej wycieczce noc przeszła na strzelaninie, ale dorywczej. Świtaniem dano znać, że kilku Turków stoi podle zamku, czekając, aby przeciw nim do traktowania wysłano. Bądź co bądź, trzeba było wiedzieć, czego chcą. Więc starszyzna na Radzie wyznaczyła pana Makowieckiego i pana Myśliszewskiego, by się z Pogany porozumieli. W chwilę później połączył się z nimi pan Kazimierz Humiecki i poszli. Turków było trzech: Muhtar Bej, Salomi, Pasza, Ruszczucki i trzeci Kozra, tłumacz. Spotkanie nastąpiło pod gołym niebem, za bramą zamkową. Turcy na widok posłów poczęli kłaniać się, przykładając zarazem końce palców do serca, ust i czoła. Polacy zaś witali ich uprzejmie, pytając, z czym przyszli. Na to Salomi rzekł. — Mili! Wielka stała się krzywda panu naszemu, nad którą wszyscy sprawiedliwość miłujący płakać muszą, a za którą i sam przedwieczny was ukaże, jeśli prędko jej nie naprawicie. Oto sami przysłaliście Juryce, który czołem naszemu wezyrowi bił i o zawieszenie broni go prosił. Potem zaś, gdyśmy ufając waszej cnocie wychylili się z za skały szańców, poczęliście zdział do nas bić, a wypadłszy za mury, trupami wiernych usłaliście drogę aż po namioty Padyszacha. Któren postępek bez kary zostać nie może, chyba że zaraz zamki i miasto poddając, Żal wielki i zmartwienie mili okażecie. Na to pan Makowiecki odpowiedział. Juryca jest pies, który instrukcję przekroczył, bo i białą chorągię w pachołkowi swemu wywiesić kazał, za co sądzony będzie. Ksiądz biskup pytał prywatnie od siebie, czyliby armistycjum stanąć mogło, ale że i wy nie przesłaliście w czasie wysyłkionych listów do szańców strzelać, a ja sam świadek, bo mnie kamienie rozpryśnięte w gębę obraziły. Przeto i od nas przerwy w strzelaniu nie mieliście prawa wymagać. Jeśli teraz przychodzicie z gotowym armistycjum, to dobrze, a jeśli nie, to powiedzcie, mili swemu panu, że po staremu będziemy zamków i miasta bronić, póki nie zgorzejem, albo co pewniejsza póki wy w tych skałach nie zgorzejecie. Nic więcej nie mamy wam mili do powiedzenia, prócz życzeń. Aby Bóg pomnożył wasze dni i późnej starości dożyć wam pozwolił. Po tej rozmowie wysłańcy rozjechali się zaraz. Turcy wrócili do Wezyra, zaś panowie Makowiecki, Humiecki i Myśliszewski do zamku, gdzie obrzucono ich pytaniami jako tych posłów odprawili. Owi opowiedzieli deklarację turecką. Nie przyjmiecie jej bracia, kochani? rzekł pan Kazimierz Humiecki. Krótko mówiąc, ci psi chcą, byśmy do wieczora klucze miasta oddali. Na to ozwały się liczne głosy, powtarzając ulubione wyrażenie. Nie utyje nami ten pies pogański! Nie damy się! Z konfuzją go odgonim! Nie chcemy! Po takim postanowieniu rozeszli się wszyscy i zaraz strzelanina się rozpoczęła. Już turcy zdołali pozaciągać wiel, wiele ciężkich dział na pozycje i kule ich, mijając brustfery, jeły wpadać w miasto. Puszkarze w mieście i na zamkach pracowali w pocieczoła przez resztę dnia i całą noc. Który poległ, nie było go kim zastąpić. Brakło również i szafarzów od kul i prochu. Dopiero przed świtaniem hałasy nieco ustały. Lecz ledwie dzień zaczął szarzyć a na wschodzie pokazał się różowy, bramowany złotem pas jutrzenki, gdy w obu zamkach uderzono na alarm. W mieście kto spał, ten się rozbudził. Rozespane tłumy poczęły pojawiać się na ulicach, nasłuchując pilnie. – Szturm się gotuje! – mówili jedni drugim, ukazując w stronę zamków. – A pan Włodziowski tam jest? – pytały niespokojne głosy. – Jest, jest! – odpowiadali inni. W zamkach zaś bito w kaplicach we dzwony, Prócz tego warczenie bębnów odzywało się ze wszystkich stron. W półświcie, półmroku porannym, gdy miasto było stosunkowo ciche, brzmiały te głosy tajemniczo i uroczyście. W tejże chwili Turcy kindię zagrali. Jedna kapela podawała dźwięki drugiej, one zaś tak biegły, jak echo, przez cały tabor niezmierny. Mrowie pogańskie poczęło się poruszać koło namiotów. Przy wstającym dniu wychylały się z pomroki spiętrzone szańce, szańczyki i aprosze, ciągnące się długą linią podle zamku. Naraz na całej tej długości ryknęły ciężkie działa tureckie, odchuknęły im gromkim echem skały smotrycza i stał się grzmot tak okropny i straszliwy, jakby w lamusie niebieskim zapaliły się wszystkie pioruny na składzie leżące i zlatywały razem ze sklepieniem obłoków na ziemię. Była to wielka artyleria. Miasto i zamki odpowiedziały potężnie. Wkrótce dymy przesłoniły słońce, świat i nie było widać fortyfikacji tureckich, nie było widać kamieńca, tylko jedną szarą, olbrzymią chmurę, pełną w środku gromów i łoskotu. Lecz działa tureckie donośniejsze były od miejskich. Wkrótce śmierć w mieście poczęła kosić. Kilka kartaunów rozbito, z obsługi przy hakownicach po dwóch i trzech naraz ginęło. Ojcu Franciszkanowi, który po szańcu chodząc działa błogosławił, Klin spod armaty oberwał nos i część gęby, przy nim dwóch Żydów wielkich rezolutów do rychtowania pomagających, upadło. Lecz głównie biły działa w szaniec miejski. Pan Kazimierz Chumiecki siedział tam jako salamandra w największym ogniu i dymie. Połowa sotni jego poległa, pozostali wszyscy niemal byli ranni. On sam za nie mówił i ogłuchł, lecz przy pomocy lackiego wójta zmusił do milczenia baterie nieprzyjacielskie, dopóty przynajmniej, dopóki na miejsce dawnych rozbitych dział nie pozaciągano nowych. Upłynął dzień drugi, trzeci, a owo straszliwe kolokwium armat nie ustawało ani na chwilę. U Turków zmieniali się puszkarze cztery razy na dobę, lecz w mieście jedni i ci sami musieli wytrwać bez snu, prawie bez jedzenia, na wpół uduszeni od dymu, wielu rannych od rozpryśniętych kamieni i złomków nawet. Żołnierze wytrwali, ale w mieszczanach poczęło słabnąć serce. Trzeba ich było w końcu naganiać kijami do armat, przy których zresztą gęstym padali trupem. Na szczęście, wieczorem i przez noc trzeciego dnia, z czwartku na piątek, główny impet zwrócił się na zamki. Zasypywano oba, a szczególnie stary, granatami z wielkich moździerzów, które jednak mało co psowały, gdyż w ciemności każdy granat jest znaczny i człowiek przed nim łatwo umknąć potrafi. Dopiero nad ranem. Gdy ludzie ogarnęło tak wielkie znużenie, iż ze snu walili się z nóg, poczęli ginąć dość gęsto. Mały rycerz Ketling, Myśliszewski i Kwasi Brocki odpowiadali z zamków na ogień turecki. Pan generał Podolski raz wraz do nich zaglądał i chodził wśród gradu kulfrasobliwy, ale na niebezpieczeństwo niebaczący. Wszelako ku wieczorowi gdy ogień jeszcze się powiększył, pan potocki zbliżył się do Wołodyjowskiego. Mości pułkowniku, rzekł, nie utrzymamy się tu. Póki poprzestają na strzelaniu, odrzekł mały rycerz, póty się utrzymamy, ale oni minami nas stąd wysadzą, bokują. Zalikują istotnie? spytał niespokojnie pan generał. Na to Wołodyjowski. Siedemdziesiąt armat gra i grzmot jest prawie nieustający. Ale przecież zdarzają się chwile cichości, a jak taka nadejdzie, niech jeno Wasza dostojność dobrze nadstawi ucha, a usłyszy. Na ową chwilę nie potrzebowali istotnie długo czekać, tym bardziej że wypadek przyszedł im w pomoc. Oto jedno z dział burzących tureckich pękło. Sprowadziło to pewne zamieszanie. Z innych szańców posłano pytać, co się dzieje, i nastała przerwa w strzelaniu. Wówczas pan Potocki z Wołodyjowskim zbliżyli się do samego końca jednego z zamkowych wyczółków i poczęli słuchać. Po pewnym czasie uszy ich ułowiły dosyć wyraźnie dźwiękliwe odgłosy kilofów bijących w skalną ścianę. — Kują — rzekł pan Potocki. — Kują — powtórzył mały rycerz, po czym zamilkli. Wielki niepokój pojawił się w twarzy generała. Podniósł ręce i skronie dłońmi przycisnął. Widząc to, Wołodyjowski rzekł. Zwyczajna to rzecz w każdym oblężeniu. Pod zbarażem ryli pod nami dzień i noc. Pan generał podniósł głowę. Co Wiśniowiecki na to robił? Przenosiliśmy się z obszerniejszych wałów w coraz ciaśniejsze. A nam co czynić przystoi? Nam należy działa, a z nimi co można zabrać i do starego zamku się przenieść, bo stary na takich skałach fundowan, że i minami ich nie rozsadzą. Zawsze tak mniemał, że nowy posłuży tylko na to, żeby dać pierwszy wstręt nieprzyjacielowi, później trzeba nam go będzie samym od czoła prochami wysadzić i prawdziwa obrona pocznie się dopiero w starym. Nastała chwila milczenia i generał znów pochylił stroskaną głowę. A jeśli nami ze starego zamku przyjdzie ustąpić, gdzie ustąpimy? pytał załamanym głosem. Na to wyprostował się mały rycerz, ruszył wąsikami. I ukazał palcem na ziemię. Ja jeno tam, rzekł. W tej chwili działa zaryczały na nowo i całe stada granatów poczęły lecieć na zamek. Ale że już mrok był na świecie, więc było je widać doskonale. Pan Włodojowski, pożegnawszy się z generałem, poszedł wzdłuż murów i przechodząc od jednej baterii do drugiej, wszędzie zachęcał rady dawał, wreszcie spotkawszy się z Ketlingiem, rzekł: A co? Uf, uśmiechnął się słodko. Widno od granatów jak w dzień, rzekł, ściskając rękę małego rycerza. Nie żałują nam ognia. Działo im znaczne pękło. Tyś wysadził? Ja? Spać mi się chce okrutnie. I mnie? Ale nie czas. Ba, rzekł Wołodyjowski. I żoniska muszą być niespokojne. Na tę myśl sen odbiega. Modlą się za nas, rzekł Ketling, wznosząc oczy ku lecącym granatom. Dajże Bóg zdrowie mojej i twojej. Między ziemiankami, począł Ketling, nie ma, lecz nie dokończył, bo mały rycerz zwróciwszy się w tej chwili ku wnętrzu zamku krzyknął nagle wielkim głosem. Dla Boga, Rety, co ja widzę? I skoczył przed siebie. Ketling obejrzał się ze zdziwieniem. O kilkanaście kroków na podwórcu zamkowym ujrzał Baśkę w kompanii pana zagłoby i żmudzi na piętki. Podmór, podmór! krzyczał mały rycerz, ciągnąc ich. Co, prze, co prędzej pod przykrycie blankowe. Dla Boga! Ha! Mówił przerywanym głosem, sapiąc pan za głowa. Daj tu sobie z taką rady, proszę! Perswaduję! Zgubisz siebie i mnie! Klękam! Nic! Miałem ją samą puścić, co? Uf! Nic nie pomaga! Nic nie pomaga! Pójdę i pójdę! Masz ją! Basia miała przestrach w twarzy i brwi jej drgały jak do płaczu. Ale nie granatów się bała, nie grzmotu kul, nie rozpryśniętych kamieni, tylko gniewu męża. Więc ręce rozłożyła jak dziecko, obawiając się kary i poczęła wołać łkającym głosem. Nie mogłam, Michałku! Jak ciebie kocham, nie mogłam, mój Michałku! Nie gniewaj się! Ja nie mogę tam siedzieć, kiedy ty tu gorzejesz! Nie mogę, nie mogę! On zaczął się w istocie gniewać, już zakrzyknął, Baśka, Boga się nie boisz! Lecz nagle porwało go rozczulenie, głos mu uwiązł w gardle i dopiero gdy ta najdroższa, jasna głowa spoczęła na jego piersiach, ozwał się, mój ty przyjacielu, wierny do śmierci. Mój ty. I objął ją rękoma. A tymczasem zagłoba, Wcisnąwszy się w załamanie muru, mówił pospiesznie do Ketlinga. I twoja chciała iść, jenośmy ją zwiedli, że nie idziemy. Jakże, w takowym stanie? Generał artylerii ci się urodzi, szelmo jestem, jeśli nie generał. Ha, ha. Na most od miasta do zamku padają granaty jak gruszki. Myślałem, że się rozpuknę, yy, ze złości, nie ze strachu. Przewróciłem się na ostre czerepy i podarłem sobie tak skórę, że przez tydzień bez bólu nie usiędę. Zakonnice muszą mnie smarować, na modestie nie uważając. Och, a te szelmy strzelają i strzelają, żeby ich pioruny wystrzelały. Pan Potocki mnie komendę chce oddać. Dajcie pić żołnierzom, bo nie wytrzymają. Patrzcie na ten granat, dali Bóg. Blisko tu gdzieś padnie. Osłońcie baśkę, dali Bóg blisko. Lecz granat upadł daleko, nie blisko, ważna dach kaplicy luterskiej w Starym zamku. Tam, że sklepienie było bardzo mocne, zniesiono amunicję, lecz pocisk przebił sklepienie i zapalił prochy. Huk potężny, silniejszy od grzmotu dział wstrząsnął posadami obu zamków. Z blanków odzwały się głosy przerażenia, armaty i polskie, i tureckie umilkły. Ketling porzucił za głowę, pan Wołodyjowski basie, i co siły w nogach skoczyli obaj na mury. Przez chwilę słychać było, jak obaj wydawali z dyszanymi piersiami rozporządzenia, lecz komendę ich zgłuszyło warczenie bębnów w szańcach tureckich. — Do ataku pójdą! — szepnął zagłoba Basi. Jako szturcy usłyszawszy wybuch, wyobrazili sobie widocznie, że oba zamki muszą być zrujnowane, a obrońcy częścią zagrzebani w gruzach, częścią przejęci strachem. W tej chwili gotowali się do szturmu. Głupi! Nie wiedzieli, iż sama tylko kaplica luterska wyleciała w powietrze. Wybuch zaś, prócz wstrząśnienia, nie przyczynił innych szkód i nawet żadne działo nie wypadło z łoża na nowym zamku. A toli w szańcach warczenie bębnów stało się coraz gorętsze. Tłumy Janczarów zsunęły się z szańców i biegły kłusem ku zamkowi. Ognie na zamku i w przykopach tureckich pogasły wprawdzie, ale noc uczyniła się pogodna i przy świetle księżyca widać było zbitą masę białych czapek janczarskich, kołyszącą się od biegu na kształt fali poruszanej wiatrem. Szło kilka tysięcy janczarów i kilkaset dżamaku. Wielu z nich nie miało nigdy już ujrzeć stambulskich minaretów, jasnych wód bosforu i ciemnych cyprysów cmentarnych ale teraz biegli z zaciekłością i nadzieją pewnego zwycięstwa w sercach Wołodyjowski biegł jak duch wzdłuż murów. Nie strzelać! Czekać komendy! wołał przy każdym dziale. Dragoni z muszkietami położyli się wiankiem na blankach dysząc zawziętością. Nastała cisza. Słychać było tylko odgłos szybkiego stąpania janczarów, jak przygłuszony grzmot. Im byli bliżej, tym byli pewniejsi, że jednym zamachem ogarną oba zamki. Wielu mnie mało, że resztki obrońców cofnęły się już do miasta i że na Blankach pustka. Dobiegłszy do fosy, poczęli ją zarzucać faszyną, worami bawełny, pękami słomy i zarzucili w mgnieniu oka. Na murach była ciągle cisza. Lecz gdy pierwsze szeregi wstąpiły już na podściel, którą zarzucona była fosa, w jednym wrębie blankowym huknął wystrzał z pistoletu, a jednocześnie prawie przeraźliwy głos zawołał: Ognia! I zaraz oba wyczułki łączące je wydłużenie czołowe zaświeciły długą błyskawicą płomienia. Rozległ się grzmot dział, grzechotanie z samopałów i muszkietów, wrzask obrońców, wrzask napastników. Jak kiedy dziryt Rzucony ręką tęgiego osacznika, uwięźnie do połowy w brzuchu niedźwiedzia. Wzwija się w kłąb. Ryczy. Rzuca się, miota. Wypręża i znów się zwija. Tak właśnie skłębiły się tłumy Janczarów i Dżamaku. jeden strzał przeciwników nie był daremny. Działa nabite kartaczami po prostu kładły ludzi mostem, jak wiatr gwałtowny kładzie za jednym podmuchem łan zbożowy. Ci, którzy uderzyli na wydłużenie łączące wyczółki, znaleźli się w trzech ogniach i ogarnięci przerażeniem poczęli zbijać się w bezładną kupę do środka, ścieląc się tak gęstym trupem, iż tworzyły się z nich drgające wzgórza. Ketling mieszał kartaczami z dwóch dział w tej kupie. Wreszcie, gdy poczęli uciekać, zamknął deszczem żelaza i ołowiu, wąskie ujście między wyczółkami a tak został na całej linii odparty. Więc gdy Janczarowie i Dżamak, odbieżawszy fosy, uciekali jak obłąkani z rykiem przestrachu, w szańcach tureckich poczęto ciskać zapalone maźnice, pochodnie oraz palić sztuczne ognie prochowe, dzień z nocy czyniące, aby uciekającym drogę oświecić i spodziewanej wycieczce pościg utrudnić. Tymczasem pan Włodyjowski... Widząc ową kupę zamkniętą między wyczółkami, skrzyknął dragonów i spuścił się wraz z nimi ku niej. Owi nieszczęśni raz jeszcze próbowali wydostać się przez ujście, lecz Ketling zasypywał je tak okropnie, że wnet zatkało się stosem trupów jak wału wysokim. Żywym pozostawało tylko zginąć, bo obrońcy nie chcieli brać jeńców, więc poczęli się bronić okropnie tęgie chłopy, zbijając się w małe gromadki po dwóch, trzech, po pięciu i podpierając jeden drugiego plecami, zbrojni w dzidy, berdysze, jatagany i szable, siekli zapamiętale. Strach, przerażenie, pewność, śmierć, rozpacz zmieniły się w nich w jedno uczucie wściekłości, ogarnęło ich uniesienie bojowe. Niektórzy rzucali się w zapamiętaniu pojedynczo na dragonów, tych roznoszono w mgnieniu oka na szablach. Była to walka dwóch furii, bo i dragonów, z trudu bezsenności, głodu ogarnęła zwierzęca zawziętość na tego nieprzyjaciela. Że zaś przewyższali go biegłością w walce na białą broń, więc szerzyli klęski okropne. Ketling ze swej strony, chcąc rozwidnić pole walki, rozkazał także pozapalać maźnice ze smołą i przy ich blasku widać było niepohamowanych Mazurów ścinających się z janczarami na szable, wodzących się za łby i za brody. Szczególnie srogi luśnia szalał na kształt rozhukanego byka. Na końcu drugiego skrzydła walczył sam pan Wołodyjowski, wiedząc zaś, że Baśka spoglądała na niego z murów, przeszedł sam siebie. Jak gdy... Zjadliwa łasica w ruszy się w stertę zboża, przez rojowisko myszy zamieszkałą czyni w nich rzeź straszliwą. Tak i mały rycerz zrzucał się na podobieństwo ducha zniszczenia między Janczarami. Już imię jego znane było między Turkami i z poprzednich walk, i z opowiadań Turków chocimskich. Już było powszechne mniemanie, że żaden człowiek, który się z nim spotka, nie odejmie się śmierci, więc nie jeden z tych janczarów, zamkniętych teraz w wyczułkach, ujrzawszy go nagle przed sobą, nie bronił się nawet, ale przymknąwszy oczy, konał pod ciosem rapiera ze słowem kiszmet na ustach. Wreszcie opór ich osłabu, Reszta rzuciła się pod ów wał trupów zagradzający ujście i tam ich docięto. Dragoni wrócili teraz przed wymo przez wymoszczoną fosę ze śpiewem i krzykiem, zziajani, pachnący krwią. Następnie dano jeszcze kilka strzałów działowych z szańców tureckich i z zamku, po czym nastała cisza. Tak skończyła się owa walka armat od kilku dni trwająca, a ukoronowana przez szturm Janczarów. Chwała Bogu, rzekł mały rycerz, będzie spoczynek przynajmniej do jutrzejszej Kindi, a należy się nam sprawiedliwie. Lecz był to względny spoczynek, bo gdy noc stała się jeszcze głębsza, w ciszy rozległ się znowu dźwięk kilofów bijących w skalną ścianę. Gorsze to oddział, rzekł nasłuchując Ketling. Ot wycieczkę, by wyprowadzić, zauważył mały rycerz, ale niepodobna ludzie zbyt fatigati. Nie spali i nie jedli, choć było co, bo czasu nie starczyło. Zresztą przy górnikach stoi zawsze na straży kilka tysięcy dżamaku i spachów, aby zaś nie mieli jakowejś z naszej strony przeszkody. Nie ma innej rady, jeno, sami musimy nowy zamek wysadzić, a do starego się schronić. — Nie dziś to już — odpowiedział Ketling. — Patrz, ludzie popadali jak snopy i śpią kamiennym snem. Dragoni nawet szabel nie obtarli. — Baśka! — do miasta i spać, rzekł nagle mały rycerz. Dobrze, Michałku, odpowiedziała pokornie Basia. Pójdę, jak każesz, ale tam klasztor już zamknięty, więc wolałabym tu ostać i nad twoim snem czuwać. Dziw to jest, rzekł mały rycerz. Po takim trudzie sen mnie nie odbierzał i wcale się nie chce głowy przytulić. Boś w sobie krew rozbujał, zjaczare się zabawiając rzekł zagłoba. Taki ze mną zawsze bywało. Po bitwie nijak spać nie mogłem, ale co się tycze baśki, co się ma po nocy wlec do zamkniętej furty, niech już lepiej tu do porannej Kindi zostanie. Basia uściskała z radości pana zagłobę. Mały rycerz zaś widząc, jak bardzo jej o to chodzi, rzekł, to pójdźmy do komnat. I poszli. Lecz pokazało się, iż w komnatach pełno było kurzawy wapiennej, której naczyniły kule wstrząsając ścianami. Niepodobna w nich było wytrzymać. Więc po niejakim czasie basia z mężem wyszli na powrót ku murom i umieścili się w niszy po zamurowaniu starej bramy pozostałej. Tam on siadł i wsparł się o mur, a ona przytuliła się do niego jak dziecko do matki. Noc była sierpniowa, ciepła i słodka. Księżyc oświecał srebrnym światłem w głębienie. Także tak, twarze małego rycerza i Basi były skąpane w blasku. Poniżej, na podwórzu zamkowym, widać było uśpione kupy żołnierzy, a także i ciała zabitych podczas dziennej strzelaniny, bo nie znaleziono dotąd czasu na ich pogrzebanie. Ciche światło miesiąca pełzało po tych kupach, jakby ów samotnik niebieski chciał wiedzieć, kto śpi tylko ze znużenia, a kto już usnął snem wiecznym? Dalej rysowała się ściana głównej budowy zamkowej, od której padał czarny cień na połowę podwórza. Z zewnątrz murów, gdzie między wyczółkami leżeli pocięci mieczami janczarowie, dochodziły głosy męskie. To ciurowie i ci z dragonów, którym łup milszy był od snu, obdzierali ciała poległych. Latarki ich migotały po pobojowisku na kształt czerwi świętojańskich. Niektórzy nawoływali się z cicha, a jeden śpiewał półgłosem pieśń słodką i nielicującą z zajęciem, któremu się w tej chwili oddawał. Nic mi po srebrze, nic mi po złocie, nic po chudobie. Niech z głodu zamrę przy krzywym płocie, byle przy tobie. Lecz po niejakim czasie ruchów począł ustawać i nareszcie ustał zupełnie. Uczyniła się cisza, którą przerywały tylko dalekie odgłosy kilofów łamiących wciąż skałę i nawoływania straży na murach. Ta cisza, światło i noc przepyszna upoiły małego rycerza i basie. Stało im się niewiadomo dlaczego tęskno i trochę smutno, chociaż błogo. Baśka pierwsza podniosła oczy na męża i widząc, że ma źrenice otwarte, spytała: Michałku, nie śpisz? Aż dziwno, ale nic, nic się nie chce. A dobrze ci tu jest? Dobrze, a tobie? Baśka poczęła kręcić jasną główką. Oj, Michałku, jak dobrze! Oj, oj! Słyszałeś, co ów pan tam śpiewał? Tu powtórzyła ostatnie słowa piosenki. Niech z głodu zemrę przy krzywym płocie, byle przy tobie. Nastała chwila milczenia, którą przerwał mały rycerz. Baśka, rzekł. Słuchaj-no, Baśka, co Michałku? Bo prawdę rzekłszy, okrutnie nam dobrze ze sobą i tak myślę, że gdyby jedno z nas poległo, to by drugie bez miary tęskniło. Basia doskonale zrozumiała, że mały rycerz mówiąc, gdyby jedno z nas poległo, zamiast umarło, siebie miał na myśli przyszło jej do głowy, że on może nie spodziewa się wyjść żywym z tego oblężenia, że chce ją oswoić z tym terminem. Więc straszne przeczucie ścisnęło jej serce i złożywszy ręce, rzekła: Michale, miej miłosierdzie nad sobą i nade mną. Głos małego rycerza był nieco wzruszony, choć spokojny. A widzisz, Baśka, że nie masz słuszności, rzekł bo tak wziąwszy tylko na rozum, czuć jest to życie doczesne. Przez co tu kark kręcić? Komu tu będzie dostatkiem smakować szczęśliwość i kochanie, kiedy wszystko kruche, jako zeschła gałąź, co? Lecz Basia poczęła się trząść, spłaczu i powtarzać. Nie chcę, nie chcę, nie chcę. Jak mi Bóg miły, tak nie masz słuszności, powtórzył mały rycerz. Od uważasz, tam w górze... Za onym cichym miesiącem jest kraina wiekuistej szczęśliwości. O takiej to mi gadaj. Kto się na tamtą lewadę dostanie, ten dopiero sobie odsapnie, jakby po długiej drodze i pasie się spokojnie. Jak na mnie termin przyjdzie, a to przecież żołnierska rzecz. Zaraz sobie powinnaś powiedzieć nic to, po prostu powinnaś sobie powiedzieć. Michał odjechał, prawda, że daleko dalej, jak stąd na Litwę, ale nic to, bo i ja za nim podążę. Baśka, no, cicho, nie płacz, które pierwsze odejdzie, to drugiemu kwaterę przygotuje. I cała sprawa. Tu przyszło na niego jakby widzenie rzeczy przyszłych, bo oczy podniósł ku miesięcznemu blaskowi i tak dalej mówił, co to doczesność. Dajmy, że ja już tam będę. Aż tu ktoś puka do niebieskich podwoi. Święty Piotr otwiera. Patrzę ja. Kto? Moja baśka. Rety. O, to dopiero skoczę. O, to dopiero zakrzyknę, miły Boże. Słów w gębie brak. I nie będzie płakania, jeno wieczne wesele. I nie będzie pogan. Nie armat, ni min pod murami, jeno spokój i szczęśliwość. Ej, Baśka, pamiętaj, nic to. Michale, Michale, powtarzała Basia. I znowu nastała cisza, przerywana tylko odległym, monotonnym dźwięczeniem kilofów. Wreszcie Wołodyjowski ozwał się. Baśka, zmówimy sobie teraz pacierz. I te dwie dusze, Czyste jak łzy, poczęły się modlić. W miarę jak odmawiali pacierze, spływał na oboje spokój, a potem zmorzył ich sen i usnęli, aż do pierwszego brzasku. Pan Włodyjowski odprowadził następnie Basie jeszcze przed Kindią poranną, aż do mostu łączącego stary zamek z miastem. Na odchodnym zaś rzekł jej: Pamiętaj, baśka, nic to.